Ewa Kasprzyk robi zamieszanie w Sopocie. Piesek, jedzenie na chodniku i miejski szalet. Kreska pionowa. Taka seksbomba jak ona nigdy nie zostaje niezauważona. Nie inaczej było, gdy w ostatnich dniach Ewa Kasprzyk, 66 litrów, zawitała ze swoją ukochaną psiną Szakirą do Sopotu. Bo choć spacerowicze od razu ją rozpoznawali, ona niczym się nie krępowała. Z rozwianym włosem biegała po plaży, jadła na chodniku rybne kabanosy i wcale nie zgrywała wielkiej gwiazdy. Bo i potrzeby ma takie same, jak inni ludzie. Wielka gwiazda polskiego kina przybyła do Sopotu. Ewa Kasprzyk nie oczekiwała jednak czerwonych dywanów. Zamiast efektownej kreacji wybrała ciepłą. Ukochana psinka nie sprawiała żadnych problemów, cierpliwie czekała na swoją pańcię, gdy ta musiała na chwilę wejść do miejskiego szaletu. Kropka. Ewa Kasprzyk na chwilę musiała przywiązać ją do klamki. Ale przez resztę dnia znów były nierozłączne.